Panie burmistrzu, pomimo tak młodego wieku osiągnął pan olbrzymi sukces zawodowy. Został pan burmistrzem miasta. Czy mógłby pan opowiedzieć nam o swojej ścieżce kariery zawodowej? Moja ścieżka kariery zawodowej w zasadzie od takiego podstawowego pracownika w korporacji zacząłem zajmować się specjalistycznymi sprawami, gdzie musiałem poznać podstawy zawodu. Chodziło o zawód rzeczoznawcy samochodowego. Przeszedłem różne obszary wiedzy, poczynając od księgowości, sekretariat nawet, ubezpieczenia, później już sprawy techniczne. Przez 10 lat pracowałem, ale przez ten czas też doskonaliłem się zawodowo. I to było też, myślę, że największą wartością, jeżeli chodzi o możliwości dalszego rozwoju zawodowego mojego, ponieważ w trakcie wykonywania zawodu też, jak tylko miałem taką sposobność, doskonaliłem się, uczyłem się dodatkowych rzeczy, starałem się uzyskiwać dodatkowe specjalizacje, skończyłem informatykę, później udałem się na studia ekonomiczne. De facto bardzo mi to pomogło. Skończyłem rzeczoznawstwo samochodowe i przygotowałem się do roli troszeczkę innej w społeczeństwie, bo chciałem założyć własną firmę. Udało się, założyłem, przez 12 lat prowadziłem własną firmę. Rozwój tej firmy był na tyle dobry i skuteczny, że musiałem podjąć następne decyzje związane z tym, czy chcemy się dalej rozwijać, czy nie. Podjąłem decyzję, że chcę się dalej rozwijać. Bycie burmistrzem to jest już, myślę, że bardzo wysoki poziom rozwoju zawodowego, ponieważ dotyka się tu różnych obszarów naszego życia. Przede wszystkim nie tylko specjalizacje w postaci wiedzy, ale też umiejętności interpersonalnych, a także wizerunkowych. I to wszystko w jednym jest. Na jednym stanowisku. Cała kariera, mam już 24 lata pracy zawodowej, więc już troszeczkę zdążyłem poznać różne tajniki zawodów, ale co jest najważniejsze w tym wszystkim? Żeby wykonywać to, co się najbardziej lubi. Ponieważ wykonywanie jakiegokolwiek zawodu, obojętnie jaki to jest zawód czy specjalizacja, trzeba to robić z sercem i z pasją. Czy mógłby pan porównać oraz wymienić zalety i wady pracy na etacie oraz prowadzenia własnej działalności gospodarczej? Bo ma też pan w tym doświadczenie. Tak, jak wcześniej powiedziałem, i pracowałem na etacie, i pracowałem też, i prowadziłem własną firmę. Żeby się rozwijać, żeby chcieć się rozwijać, to trzeba pożądać nowej wiedzy. Pożądać, świadomie użyłem tego słowa, ponieważ jest to naprawdę chęć rozwoju w oparciu o to, co byśmy chcieli robić w przyszłości, czyli takie chłonienie dodatkowych umiejętności. I powiem, że ta część, która dotyczyła pracy zawodowej na etacie, była bardzo dobrym elementem i czasem umiejętności podstawowych. To, co jest istotne w prowadzeniu działalności gospodarczej, to jest kreatywność, chęć walki z przeciwnościami i rozwoju. I to właśnie mi się przydało, jeżeli chodzi o ten czas, który był mi potrzebny do rozwoju osobistego. I już nasze ostatnie pytanie. Czy mógłby pan dać kilka cennych rad naszym kolegom i koleżankom, którzy za chwilę ukończą szkołę? Czym mają się kierować przy wyborze pierwszej pracy? Powiem, że chyba najistotniejszym jest to, aby wiedzieć, jakie ma się mocne i słabe strony. Mocne strony, czyli takie predyspozycje, swoje talenty. Jeżeli zdążymy wyłapać to, jeżeli wyczujemy, gdzie na przykład dobrze się, w jakich obszarach uczymy i rozwijamy, to znajdziemy dobrą drogę rozwoju zawodowego. I myślę, że to jest jedyna rada, którą chciałbym przekazać dla Was, dla Państwa, ponieważ jeżeli będziecie wiedzieli w życiu, co Wam wychodzi najlepiej i będziecie to robić,
to zawsze osiągnięcie sukces. Dziękujemy za rozmowę i za cenne rady. Dziękuję.